Towarzysze, więc wielki dzień narodzin mojego potomka się zbliża, a to oznacza, że moja aktywność przy prowadzeniu kanału na pewno się zmniejszy. O ile oczywiście zawsze po pracy mogę znaleźć czas na to, żeby włączyć telefon i coś do tego telefonu powiedzieć, no to jednak praca nad kanałem wymaga także tego, żeby różne rzeczy wcześniej obejrzeć, wysłuchać, przeczytać, tak żeby mówić z sensem, a nie tak gadać, żeby gadać. W związku z tym oczywiście po raz milionowy występuję z inicjatywą, z apelem do widzów o uaktywnienie się. Na szczęście widzę tutaj, że wszystko idzie ku lepszemu. Szczególnie tutaj dziękuję towarzyszowi Adrianowi, który nadsyła teledyski pieśni rosyjskich. Ale oczywiście dziękuję też innym towarzyszom, Bartoszowi i tak. No już nie chcę nikogo tamten, wszyscy ci, którzy nadsyłają różne filmy, to dziękuję i proszę o jeszcze, więc dla tych, którzy jeszcze nic nie nagrali, albo dla tych, którzy nagrali, w każdym razie dla ludzi szukających inspiracji, mam dwie tutaj propozycje, ale oczywiście tych propozycji będzie więcej. Więc pierwsza propozycja to jest taki apel do wszystkich widzów, do towarzyszy, ale to jest także nietypowy apel do naszych wrogów. Więc chciałbym tutaj przygotować cykl filmów z cyklu Top 10 Bzdur. No i pierwszy taki odcinek, który moglibyśmy nakręcić, to jest Top 10 wolnorynkowych bzdur. Więc towarzysze i przede wszystkim wolnorynkowi idioci, proszę was tutaj o to, żebyście pod tym filmem wpisali swoje wolnorynkowe bzdury, które właśnie nagramy w filmie i będziemy punktować. Więc oczywiście chodzi tutaj o przede wszystkim podsumowanie tych różnych komentarzy, które znajdują się pod filmami, żebyśmy w jednym miejscu mogli te wszystkie bzdury, jakie oni tam gadają, ułożyć tak mniej więcej od 1 do 10 i na tej podstawie będzie można właśnie przygotuję scenariusz filmu, nagram głos, a ktoś, kto jest uzdolniony graficznie, może do tego podłożyć właśnie zrobić jakąś animację, ewentualnie sami możecie to zrobić, jeśli ktoś się czuję na siłach. W każdym razie chodzi tutaj o krótki filmik, taki 5-7 minut, żeby nie przynudzać. Z założenia ma to być hit internetu, żeby to miało wiele tysięcy wyświetleń. No i najpierw byśmy zrobili top 10 wolnorynkowych bzdur, później top 10 antykomunistycznych bzdur, później top 10 socjaldemokratycznych bzdur i tak dalej. Skupmy się najpierw na tym wolnym rynku. Więc jest to taka pierwsza inicjatywa, a teraz druga, której poświęcę troszkę więcej czasu. Więc do tej pory, towarzysze, zajmujemy się głównie kwestiami, jakby to powiedzieć, świadomości. Tak jak właśnie byt określa świadomość, to my się tutaj, tutaj nawiązując do tej filozoficznej ewolucji Karola Marksa, który zaczynał właśnie od heglizmu, ci hegliści, właśnie idealiści, oni twierdzili, że to świadomość kształtuje byt. No i oni się głównie skupiali na tej świadomości. I Marks, który zerwał z heglowskimi bzdurami, dokonał takiego właśnie odwrócenia i właśnie powiedział, że to nie świadomość kształtuje byt, ale byt kształtuje świadomość. I o ile my na tym kanale właśnie publikujemy różne rzeczy, takie poruszające kwestie świadomościowe, ideologię, muzykę, historię, teorię i tak dalej, to teraz bym, towarzysze, chciał troszkę więcej poświęcić czasu na tym kwestiom bytowym, kwestiom polskich pracowników wyzyskiwanych we współczesnej kapitalistycznej Polsce. Także wynika to z faktu, że zaczyna się tutaj gromadzić pewne grono ludzi uświadomionych, które może być jakąś takim jądrem przyszłej partii robotniczej i dlatego czas najwyższy wejść na nowy etap.
nowy etap, który właśnie tworzenie takiej, no, z wyjścia z taką ofertą interesującą dla polskich pracowników. Więc chciałbym, towarzysze, żebyśmy w przyszłości niedalekiej stworzyli nowy kanał na YouTubie, którego robocza nazwa brzmi Zasoby ludzkie mają głos. No, Piotr Ikonowicz kiedyś zorganizował demonstrację pod hasłem Zasoby ludzkie mają dość. No to my to modyfikujemy. Zasoby ludzkie mają głos. No, chodzi o to, że większość ludzi zapraszanych do mediów to są właśnie ci jacyś tacy jacyś burżuje, jacyś politycy, no w każdym razie przedstawiciele elit. I ci wszyscy przedstawiciele elit, czy to politycznych, czy to państwowych, czy to właśnie elit finansowych, oni postrzegają zwykłego pracownika nawet nie jako człowieka, tylko jako taki zasób ludzki. Zasób ludzki jest to oczywiście terminologia neoliberalna, która się zakorzeniła w tym języku korporacyjnym, w tym języku agencji pracy tymczasowej, które to agencje pracy tymczasowej nie zatrudniają ludzi, tylko zatrudniają właśnie zasoby ludzkie. Więc my, pracownicy najemni, jesteśmy takimi zasobami ludzkimi. Warto tutaj podkreślić, że jest to terminologia stosowana przez SS-manów w obozach koncentracyjnych. No oni właśnie kiedy więźniom obozów koncentracyjnych dawano numerki, no to właśnie po to były te numerki, że oni na apelu czytali numery zasobu ludzkiego, a nie imię i nazwisko. No, że teraz to ty jesteś tylko numerem. Każdy nasz zasób ludzki jest właśnie ponumerowany. Więc my, właśnie tak prowokacyjnie tworzymy kanał na YouTubie o haśle Zasoby ludzkie mają głos, i tak jak nikt nas nigdy nie zaprasza do tego, żeby się wypowiedzieć, bo te media są zarezerwowane dla ludzi sukcesu, dla elit, no to my będziemy mówić o właśnie tych sprawach, o wyzysku. Niech ludzie opowiadają o swojej pracy. Więc ja bym widział to w ten sposób, żebyśmy przeprowadzili właśnie cykl wywiadów z polskimi pracownikami, i te wywiady byłyby publikowane w dwóch miejscach w formie skróconej, mniej więcej 20, 25, 30 minut. 30 minut wydaje mi się, że jest to maksymalny jakby taki czas, który byśmy mogli opublikować na kanale Odrodzenie Komunizmu, ale równocześnie pełną wersję byśmy publikowali na tym kanale drugim Zasoby ludzkie mają głos. No bo oczywiście, no, taki pracownik, jak zacznie gadać o swoim wyzysku, jak zacznie gadać o wszystkich historiach, to może być historia trwająca nawet 3-4 godziny. No więc jakby chodzi o to, no, żeby jednak tutaj, no, z doświadczenia wiem, że ludzie, którzy oglądają kanał, to mają mniej więcej godzinę, półtorej, dwie godziny dziennie max na to, żeby słuchać treści, które pojawiają się na kanale. A ponieważ ja sporo gadam, a ponieważ Bruno gada jeszcze więcej, czasem wrzucimy jakiegoś godzinnego albo dłuższego audiobooka. No, jeśli by te materiały właśnie tych polskich zasobów ludzkich były zbyt długie, no to wtedy trzeba byłoby dokonywać jakichś wyborów, no albo to, albo tamto, a tak, no to można sobie i wysłuchać właśnie, tutaj wystąpienia jakiegoś polskiego pracownika, który opowie o swojej pracy, jak w tej pracy był właśnie wyzyskiwany, i innych tutaj tematów. Dobrze, towarzysze, więc najtrudniej jest zawsze z nową inicjatywą ruszyć. No, pamiętam, jak ruszałem z kanałem tutaj 100 lat października, apelowałem do wszystkich, pomagajcie, zaangażujcie się, tworzy się nowa jakość na polskiej lewicy. Przez wiele, wiele miesięcy wszyscy towarzysza Michała olewali. Ale towarzysz Michał ma energię, właśnie taką stalinowską energię, którego nie jest nikt w stanie powstrzymać. I mimo że nikt nie chciał ze mną współpracować, to ja ten kanał sam ciągnąłem. I dzięki temu, no, to wszystko działa. W tej chwili, no, już są współpracownicy. Nawet jak mnie kiedyś zabraknie, to i tak już tutaj pewne rzeczy, no, raz rozpoczęte, na pewno nie zostaną zatrzymane. I tak samo, no, teraz chciałbym tutaj się zaangażować w ten projekt Zasoby ludzkie mają głos, a najlepiej się zaangażować, towarzysze, od właśnie... Mówcie o sobie. Tak jak powiedziałem tutaj, tworząc filmy dotyczące Polskiej Partii Robotniczej, wyobrażam sobie to w ten sposób, że członkowie
PPR wiedzą, czym jest polski wyzysk, że wiedzą nie tylko z teorii, ale wiedzą na swoim przykładzie, bo wiedzą, bo już pracowali, bo w tej pracy byli wyzyskiwani, byli poniżani przez menadżerów, szefów czy jakichś sadystycznych Januszy biznesu. I zaczynając ten nowy cykl, apeluję do was, towarzysze, żeby każdy z was się pochwalił swoją pracą. Tutaj no, weźcie przykład z towarzysza Rafała, z którym kiedyś nagrałem filmik dotyczący wyzysku w Amazonie i wam mniej więcej właśnie takie rzeczy należy mówić. W każdym razie no, jest ta taka antyteza tego, co się dzieje na takich spotkaniach rodzinnych, przynajmniej w Polsce. No to spotkania rodzinne to mi się kojarzą z tym, że ludzie w sposób fałszywy właśnie mówią: a, dostałem kolejny awans, dostałem kolejną podwyżkę, a tutaj, więc oni tak mówią prawdziwie lub nieprawdziwie, no ale w każdym razie przy rodzinie chcą pokazać, że są ludźmi sukcesu. No. Więc no, tutaj właśnie no, chodzi o to, żeby... No, ja uważam, że tylko prawda jest ciekawa. No, gdyby rzeczywiście było tak, że wszyscy jesteśmy ludźmi sukcesu, no to ten kapitalizm może byłby i fajnym systemem. Ale kapitalizm nie jest fajnym systemem, doskonale to wiemy. I chciałbym właśnie, towarzysze, żebyście się swoimi doświadczeniami tutaj podzielili. Oczywiście no, najbardziej interesuje mnie to, co nie interesuje te media właśnie te oficjalne, no bo jeśli weźmiemy sobie, tam przeanalizujemy YouTube'a, czy czasami jakąś telewizję śniadaniową, no to tam od czasu do czasu można znaleźć jakichś pracowników, którzy mówią o swojej pracy. Tylko na przykład na YouTubie, no to są to zazwyczaj ludzie, którzy właśnie chwalą się swoją pracą, mówią, że ja zarabiam dwukrotność pensji minimalnej, znaczy średniej pensji, albo czterokrotność, że jakiś tam pracownik, nie wiem, pracownik tira, jeździ po Europie i mówi: o, tak zarabiam. Więc ci ludzie, którzy mają się czym chwalić, no to też często nagrywają filmy, no. A ja bym właśnie chciał tutaj zrobić taką odwrotność, żeby ci ludzie, którzy zarabiają pensję minimalną, żeby ci ludzie, którzy nikt ich nie interesuje, oni nikogo nie interesują, oni nie są zapraszani do telewizji śniadaniowych czy innych takich, no to właśnie tutaj bylibyśmy takimi ludźmi, takimi właśnie świadectwami zainteresowani. Więc tak, no, dwa etapy. No, pierwszy etap, zacznijmy od siebie. Zacznijmy od siebie, czyli jeśli, towarzyszu, oglądasz ten film, jeśli miałeś jakąś wakacyjną pracę na przykład w gastronomii, albo na budowie, albo jakąś inną pracę wcale nie wakacyjną, tylko już na etacie, i ta praca strasznie cię wkurzała, no to opowiedz, co cię tak w tej pracy wkurzało. Możesz powiedzieć wszystkie szczegóły, możesz te szczegóły przemilczeć. Wystarczy, że powiesz mniej więcej, jaka to była branża. Nie musisz dawać tych wszystkich szczegółów z nazwiskami i tak dalej. No, zwłaszcza na początku, no... Zobaczmy, jak to działa. No, ci burżuje polscy no, są tak bardzo takimi hipokrytami, że nie dość, że wyzyskują, to jeszcze później, jak ktoś na nich naskarży na internecie, to oni jakimiś tutaj pozwami sądowymi grożą, więc nie musimy od razu tutaj... No, to, czy to jest jakiś pan Wiesiek, czy pan Czesiek, mnie to mało interesuje. Mnie interesuje raczej, no, także jako emigranta, no, wyjechałem w końcu kilka lat temu z tej Polski, więc chcę wiedzieć, czy coś się zmieniło, czy tak jak właśnie Jarosław Kaczyński ogłasza, że teraz te stosunki pracy się zmieniają w Polsce, czy to jest prawda, no, więc każdy człowiek, który pracuje w magazynie logistycznym, na budowie, w gastronomii i gdzie tam jeszcze pracujecie, towarzysze, no to wszystko mnie interesuje, więc zacznijcie od siebie, no jeśli boicie się pokazać twarz, nie ma problemu, wystarczy, że nagracie swoje tutaj przemyślenia na dyktafon, szczerze mówcie po prostu, tak jak właśnie coś lina wam na język przyniesie, no im więcej szczegółów dotyczących pracy, im więcej właśnie takich rzeczy, co mnie interesuje w tych filmikach. No pierwsza rzecz, jak wygląda rekrutacja. Po druga rzecz, jak wygląda szkolenie. Czy jeśli na przykład no, wykonywaliście jakąś pracę, no to tą pracę, tam nie wiem, szkolili was tydzień, dwa tygodnie, czy też poszliście i z dnia na dzień i od razu, po godzinie już pracujecie, już tutaj jesteście rzuceni. Jak wyglądały warunki BHP? Czy dali wam odzież roboczą? Czy dali wam buty robocze? Czy jakieś takie inne rzeczy? Jak wyglądała sprawa z wypłatami? Jak wyglądała sprawa z czasem pracy? Jak wyglądały relacje międzyludzkie? Czy szef na was krzyczał? Czy jakoś tam poganiał?
czy i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu chciałbym, żeby każdy z was starał się odpowiedzieć na pytanie, które tutaj stawiam. Czy widzicie jakąś szansę na organizowanie takiej, no, ruchu samoobrony w takim zakładzie pracy? No, bo to jest ważne pytanie. No, często właśnie jak tam są pracownicy gastronomii pracujący w jakichś tam restauracjach 4-5-osobowych, no to rozmawia się z nimi, no i dobra, wiedzą, że są wyzyskiwani, no a, ale oni mówią, ale jak ja mam się organizować, jak jest nas tak mało? No więc chciałem, żebyście tutaj powiedzieli, czy widzicie szansę na to, czy nie. No, będzie na pewno dyskusja, no może z tej dyskusji coś się wykluje. Więc zróbcie wywiad z samym sobą, następnie możecie prosić o taką rozmowę członków swoich rodziny, znajomych, czy coś. Nie interesują mnie fakty, tam dane, w sensie, że będziecie mówić kto, jak, imię, nazwisko i tak dalej. Nie, anonimowa postać, no po prostu, która zaświadczy o tym, gdzie pracowała. Więc róbcie te wywiady z polskimi pracownikami. A później, no to będziemy, no to jakby poszerzać, robić tego coraz więcej. No i oczywiście dobrze byłoby tutaj przeprowadzać takie rozmowy z jakimiś pracownikami, nie tylko takimi, którzy wiedzą, czym jest wyzysk, ale także z tą pracowniczą właśnie taką, no, awangardą ludzi, którzy z tym wyzyskiem starali się walczyć, no. Bo to też jest ważne, żeby, no, skonfrontować takich ludzi, którzy po prostu pracowali i byli wyzyskiwani, z człowiekiem, który pracował, był wyzyskiwany, a mimo to właśnie temu szefowi się stawiał. Próbował założyć związek zawodowy. A może nawet założył związek zawodowy. A może nawet zorganizował strajk. I ten strajk spowodował właśnie zwycięstwo, podniesienie pensji. Wszystkie takie rzeczy mnie interesują. Więc mam nadzieję, że taki kanał właśnie, no, stanie się... No, chodzi też o to, towarzysze, żebyśmy, no, bardziej tak stanęli na tą, no, na ziemi, no, żeby, no, fajnie jest oczywiście tutaj publikować różne treści historyczne. Ja oczywiście będę to kontynuował, mam nadzieję, że wy też będziecie kontynuować, żebyśmy o tej teorii mówili, bo to jest naprawdę bardzo ważne, ale ta teoria bez rewolucyjnej praktyki, bez tego kontaktu z ludem, no to jednak, no, to jest za mało. Co dalej? No, interesuje mnie, towarzysze, jakby jedna ważna rzecz, że robiąc te wywiady, na mnie interesują stosunki pracy. Mnie nie interesuje to, co ten człowiek myśli na jakieś inne tematy. Czy on jest, nie wiem, homofobem, czy on jest rasistą, czy on ma jakieś... Klasa pracownicza czy klasa robotnicza nie musi być jakimś takim ideałem czy coś. No oczywiście pewne rzeczy jakieś, które tego człowieka czy nasz kanał by kompromitowały, zawsze można ocenzurować i wyciąć, ale nie chciałbym, towarzysze, żebyście wy, szukając wyzyskiwanego pracownika, który by udzielił wywiadu, żebyście wy podchodzili do tego w taki sposób sekciarski. To musi być dokładnie taki człowiek na nasz obraz i podobieństwo, to musi być rewolucyjny komunista, jeszcze najlepiej taki, który czytał Towarzysza Stalina i który regularnie ogląda kanał Odrodzenie Komunizmu. No niestety, no, większość polskich pracowników ma zupełnie inne poglądy, więc chodzi o to, żeby to był taki masowy głos ludzi pracy. No. Apeluję także do różnych pracowników, którzy już takie świadectwa robią, którzy prowadzą jakieś blogi, jakieś wideoblogi, jakieś inne rzeczy. Jeśli chcecie tutaj dać świadectwo, macie już doświadczenie, apeluję do was, zgłoście się do kogoś, albo do mnie, ze mną tu rozmowę na Skype'ie możecie przeprowadzić, albo do jakiegoś towarzysza tutaj, no, który z wami się spotka, was nagra, ewentualnie możecie nagrać ten film i wrzucić gdzieś tam na jakiś serwer, ja to pobiorę i oczywiście opublikuję, i publikacja takiego materiału to oczywiście będzie ze wszystkimi tam linkami, jakie nam dacie, tak, żeby właśnie żebyśmy wzajemnie mogli reklamować te kanały, które udostępniają głos, no, głos pracownikom, głos wyzyskiwanym pracownikom, którzy buntują się przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi.
Więc towarzysze, potraktujcie ten apel poważnie, no to jest po prostu, no, bo powinno być przede wszystkim, no, to jest o tyle poważne, no, że ja regularnie mam różne konflikty tutaj, przede wszystkim z dziećmi, które mają lat 14, 15 i czy tego, więc, no, to jest pewna taka cezura, no, człowiek, który nie jest w stanie nagrać takiego filmu, bo nigdy nie pracował, a równocześnie kurwa mać pozjadał wszystkie rozumy na temat teorii i on chce się wymądrzać, a on kurwa nigdy nie pracował, no to od razu wyjdzie, no to od razu wyjdzie. Jeśli ktoś nie jest w stanie nawet udowodnić, nagrywając jakiś tam swoją wypowiedź na MP3 o tym, co to jest wyzysk, no to jakby, no to pokazuje, no, że nie wystarczy tam znać Hegla czy innego jakiegoś Schopenhauera, no trzeba twardo stąpać po ziemi. Pozdrowienia, towarzysze.